Pomarańczowa linia to jest granica pomiędzy Afrenią na południu i Mołotiem na północy, natomiast czerwone linie wyznaczają taki sektor strefy z DMZ. To jest taka strefa zdemilitaryzowana. A na samym końcu będziemy musieli sprawdzić waypoint 4, czyli tereny tutaj zalesione, gęste, to na sam koniec. To plan brzmi świetnie. Dobra, widzę, to wygląda na to, że jest czysto, no raczej nie sądzę, żeby pod wodą siedzieli. No. I są takie zardzewiałe, to chyba się nie da ruszyć. Więc myślę, że udajemy się w drugim kierunku z powrotem. To. Robimy tak, chłopaki, wy pojedziecie drogą na północ, a my pojedziemy drogą na wschód. Jeszcze raz, powtórz. Pojedziecie drogą na północ dookoła całej góry, a my pojedziemy samą drogą na wschód dookoła całej góry. No dobra. Dobra, ja patrzę prawą stronę, Prykuś, ty patrzysz lewą stronę. Zobacz, widzę po prawej. Wybudowali tam osobą postawne na cześć prezydenta. Co było, Prykuś? Tak, tylko słyszę wodę, a nie widzę jej. Jest tam w środku, ja bym wyszedł, to by zobaczył, ale nie. Tak, tak, ale niby ma pluskać, ale nie widzę, żeby pluskała. Ale jest państwowa fontanna. Ale jest. Na cześć. To ma ten, jak próbował rozbrajać tego czoła. Chciał ratować ciałem. Tak, chciał prezydenta ratować ciałem. Uwaga, uwaga! Jakiś satchel! No? Przed prezydentem! O kurwa! Macie już takie z tych polanach. Ale zakładając... Masz grupkę co mieli? Uwaga, Galmes! Zjeżdżamy! To jest! Wyskakiwać! Dobra, wyskakujemy. Ale może do nich dołączyć, nie wiem gdzie oni są. Ale był rozkaz wyskakiwać. Dobra, Matys, przełącz się na slot Przemka. Szybko dostał. Przełącz się na slot Przemka. Ale jestem. Dobra, wysiadaj z samochodu, mów co dalej robimy. Tam były kontakty, mieliśmy grupę uzbrojoną na drodze. Prykuś! I... Tam... No dobra, ja czekałem na rozkaz. To stąd Matys? Nie wiesz, gdzie jesteś, kaczkowi. Też nie wiem. Ale tutaj strzały, chyba blisko. Wycofajcie się tam, wyszedź. Zważajcie na siebie, on musi się tam zamknąć, jak na ciebie. Chyba, rozjemy. Kurwa, tylko już nie. Masz ich? Biegniemy już, pomóc wysiadzić. Granaty jakieś lecą. To ja. Te granaty są jakieś, żeby się bronić. Skierujmy ogień na siebie! Ja się opatrzę jakoś, żeby chociaż nie krwawić. Ostrzeliwuję się, jestem ciężko ranny. Już pomogę. Ale mam komunikat, że mutant uciekł. Anulujemy misję. No cóż, nie wyszło za pierwszym razem, a miałem nadzieję. Kurde, gdyby Bartman był i Przemek nie działało, to by było inaczej. Ja tam dwa razy dostał Matę, dwa razy dostał Prykuś? Ja zemdlałem. Dobrze, Matę, no i co są w kontakcie? Tam się właśnie stało. O, zostaliśmy rozgremieni. Stali na środku drogi, podjechaliśmy dość blisko do nich i wtedy wyjęli
karabiny. Od razu się odwrócili i zaczęli napierdalać do nas. No to ja też próbowałem skręcić w krzaki i na full gazie odjechać na mnie. Na full gazie. A tam was mocno kryli ogniem, nie? Od razu, wiesz, wszystkie magazynki wyprzedzili. Matio? Co? You follow. You follow me. Jakie stare hity z szafy wyciągają? Ale najdziwniejsze było to, że ci goście nie mieli kałowu, oni sobie z dupy je wyciągnęli. No, nie no, a może mieli je na plecach? No nie mieli, bo patrzyłem na nich. Żeby na nagraniu nie gadać, to ja do Zbycha wysłałem na FB właśnie, znając Kamila będzie w trójce. Patrzę na mapie. Jak widzicie, musimy uważać, bo te murzyny są wkurwione na nas. I nas rozjebali w trzy. Mateusz, skoro ja mam lornetkę i lunetę, może wyjdę na tą górę i zobaczę, czy ich widać. Chcę ci podjechać trochę i cię wysadzę. Macie te nowe samochody, więc... podjeżdżać na samą górę. Ale to jedziemy bardziej na górę, górą będziemy jechać. Jedziemy z góry schodzić na nich? No. Będą nas widzieć, no dobra. Ja zdaję radę. No i będzie. Widziałem na żywo niedawno takiego gaza. Tak, tak. On. Co? Został? Dobra, a ja pierdolę, jaki tu widok ładnie jest. Muszę wysiąść, Mateusz, zobacz. Zobacz, jaki tu widok piękny jest na zachodzące słońce nad Ayadwala. Nie można pstryknąć. No nie? Wyspa, zobacz, jaka duża wyspa tu jest w środku zatoki. Fajowa. A ja stąd widzę przejście graniczne do strefy DMZ. Widzę radar wojskowy. A ja nie jestem zainteresowany przejściem granicznym. Jezus Maria, zrób to. O, widzę kogoś. Siądźce. O, jak tam zbych? Widzę kogoś z bronią, raz, dwa. Nisko, wszyscy nisko. Pięciu. Okay. Przynajmniej pięciu. O, sam, zapierdalają. Mhm. Kierunek mniej więcej? Kierunek 20, odległość 25 metrów, 400. Je, masz tak zwykły strzała na nich? Nie. Około 5 piechurów. Mają broń? Mają. Nie wyciągną ich z dupy? Nie. Jednym razem. Rozumiem. Chyba widzę mutanta, taki wielki bydle. Możliwe. Tak. Ta. No to strzałem wyciągnąć stąd? Mogę spróbować. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo jeżeli on nie trafi, a on zacznie uciekać. Powiedz mi, w jakim kolorze koszulki jest? Żółtym. Żółta koszulka, najbardziej żółta. Pomarańczowa czy żółta? O, idą, do drogi idą. No masz czerwony, czwarty w kolejce. Ten największy. Dobra, otwórz ogień do niego. Wszyscy otwierać ogień. Już? O, kurwa, tak. No dobra. Z tej odległości? No czekaj. Poczekajcie. Jaki tu jest dystans w ogóle, co? 400 metrów. 400 metrów? 500? 450 jestem, jak powiedziałem. Macie cel? Idą środkiem drogi. Ale ja bym poczekał jeszcze, Matys. Dobra, poczekaj. Zobaczymy, jaką będą mieli trasę i będzie można może zasadzkę na nich zrobić. Dobra, wszyscy namierzcie mutanta na ten pas. Ja nie mam lornetki. Jesteś pedykiem. Tychu, po czym wnosisz, że dobrze, jest, ale... jest mutant? Bo jest największy z nich. Jest najlepiej zbudowany. Ale to podziwiasz jego sylwetkę, czy... Traciłem ich w oczu. Są za zbyt gęstym drzewami. A jest, widzę ich. Dobra. Matez, założę się o złotówkę, że to jest mutant. Prawdziwą? Tak. Idą w stronę wody, kierunek nasz. Dobra, Zbychu, zostajesz na tej pozycji, będziesz obserwował ich, a reszta z nas idziemy na kierunek 340 i podejdziemy bliżej. Dobra, Bimatia, masz lornetkę pode mną, poszukaj. Tak, ja wiem, gdzie ty jesteś. Gdzie on jest, Kamil?
To, nie, nie wiem gdzie on jest, tak się schował, że nie widać. Nie. Na północ. Masz prykusiek, znajdź o, widzę, jestem. O, mam go, mam niego. Go, mam go, stanę wskoło niego. Zanim o jego broni wyborowej. Ale chłopaki, wy nie macie lunety, tak? Nie macie lunety, no to chodźcie no, z nami. Ma lunetę, ja mam kolimator. Dobra, dawaj Bimacie, biegniemy za nimi, dawaj, dawaj. Lecimy. AI już wezwaj do nas, do walki, czy nie? Nie, pieprzy się, AI. Widzę. Lewa. Kierunek. Jeden dostał. Był kierunek, drugi też. 110, kierunek 110, wróg. Odległość. Wyszłyciłem z oczu. Nie zaczął. Dostał. Pogrywałem, kurde. Prykuś, jesteś, koło nas? Tam obok. Prykuś, leć Mateza, ja jestem Matem osłaniony. A ty zbiegł na kurde, do góry. A gdzie on jest? Dobra, stój, bo strzały te nas lecą. Nie mam granatów, cholera. Jest teraz piękne mierzyć, ale ich nie widzę, jestem ślepy. Na ślepo się ostrzeliwują, na ślepo się ostrzeliwują w naszym kierunku. Musi uważać, bo mogą na dupę wejść. Uważaj, Bimatio. To jest najgorszy karabin, jaki miałem w życiu. Co? Najgorszy karabin, jaki w życiu miałem. Enemy, man, half a clip. Polska. Enemy, man, far. Chyba odzyskuję przytomność. Uff, jest po drogi. Ja sam obok ciebie. Okej, sorry. Leczysz, tak? Prawie nie przeszedłem krwawić jeszcze. Dobra, obudziłem się. Jeszcze morfina i to. Widzę, że coś z Kamilem jest nie tak chyba. Już? Ty ostrzeliwujesz? Tak. Sobie stabilizujesz? Tak. No to zdawaj wsparcie. Prykuś, nie miałeś żadnej... Kamil nic nie meldował ci. Okej, bo widzę leży. Będzie trzeba mi pomóc. Ja dołączam do ciebie, Matia. Ja siebie leczę, więc... Osłaniaj się. Dobra, Prykuś, Kamila lecz. Czy masz kontakty jakieś z odległości? Man, front 200 meters. Ale czy to się zgłoś się? No, zgłaszam się. Dobra, gdzie masz kontakty? Widzisz od naszej pozycji? Nie wiem, gdzie jest wasza pozycja. To jest mniej więcej. Kierunek 330 twojej pozycji, 600 metrów. 330 na wschód. Na wschód. Na wschód przy drodze, tak. Tylko jak stąd, Kamila? Teraz? Tak. Pomóż ci? Już kończę. Engage at will. Wchodzę na północną stronę drogi. Jak tam byś będę żył? Ma to jestem po twojej lewej. Lewej, ha? W drodze jest wsparcie, będą za jakieś 10-15 minut. Żyję. Jest mi dość ciężko. Tak, słychać ich. Daleka. Matiu, możemy powolutku, tak kilka metrów tylko się tam przesunąć. Dobra, dzięki Prykuś. Jestem gotowy, załatany. Chłopaki, przy mnie? Chciałem sprawdzić. Tak, jesteśmy. Cały? Tantala?
Trzeba by tam kawałek. Naszych strzela. Nasz człowiek. Pozwolił mi ogień. Kazał mi nam pomóc, Matez. Dobra, chłopaki, idziemy. Kierunek 20, zapierdzielamy, tam był cały patrol wroga. On może nam uciec ten skurwysz, a wiesz. Tak. A tych... Tutaj byli przy wybrzeżu, kurwa. Skurwy, syny czarne. Jeśli ma to zwierzch, nie da się. Bojowy tutaj. Mam furgonetkę. Tyły jakieś furgonetki mam. Tak, zgadzam. Krzyki z dżungli. Po mojej prawej są. Dusz jakiś silny po mojej lewej. Return to formation. Obserwuj tam, żeby nam ktoś nie przyjechał, kurwa. Jest tam w tym kierunku mniej więcej jak 70. Formacja linia. Idę za medykami. Jestem przy Wimatę już. Nie widzę ciebie, Matez. Czy Matez jest tam po lewej? W lewą stronę. No patrol przynajmniej trzyosobowy. Jestem przy Wimacie, widzę beczki. O, widzę motorówka jedzie. Płynie? No to on. Dobra, biec do niej. Ale on jest kurwa już 400 metrów od nas, na morzu. Zbysiu, widzisz go? Jest druga? To... do wybrzeża. Do motorówki, otwórz się ogień do motorówki. Strzelaj się. Nic, fabularnie w takim razie uciekł nam kolejny raz. Kontynuujemy trwanie. Tak, nie czułem. Nasz AI zbił dwóch. Nasz człowiek tutaj walczy, powiem ci, Matt, ten AI. On tutaj przejdzie na tę misję, kurwa. Ale... Widzę dwóch przy drodze na wschód. To wal. To walę. Jakoś powie, że jestem jeszcze ja i nasz. Przy drodze. Jestem przy jakimś leżącym. Kurwa, blisko stał. Z której strony? Jest, w czakach przede mną. Biegnie. Ten to z oczu niebieską poszuka. Zaporowy. Położył się. Jest, widzę. Sam, kierunek. 145, odległość, 200 metrów. Napierdalasz, nie trzeba ciągnia. Stanie dwóch. Zniknął mi. Na glebę pewnie. Sprawdzam trupa. Zachodzi z lewej bardziej. Martwy, murzyn. Dobra. Ucieka chyba przed nami ten gościu. Ucieka. Tu mam dwóch martwych. Nie, to tego niebieskiego trafiłem jednak. Albo coś innego trafił. Sprawdźcie, czy na pewno martwi. Ja obserwuję teren. No raczej tak. Ktoś tu leży. Dobijam. Jeden, dobijam. Kurwa! Strzały poszły teraz. Po mnie strzały poszły. Ale to by jakieś. Tu wstał! Strzelać, jak ktoś. Koło mnie łuski spadają. Znaczy już nie powinny. A teraz? Strike one. A, to nasz. Ktoś tutaj zabił. Drugi tu. Nie, wolę już, ja już wolę walnąć strzała. To mutant nam uciekł. Mutant nam uciekł, spierdolę. Zostawił kompanów, spierdolił. I jeszcze coś mówił przed tym, nie wiem czy zawaliście komunikat. Bohater cię mi boliści. Żeby jechać do Ursany. A jeszcze jedno słowo na temat tego karabinu. Te pociski latają jak chcą. To po pierwsze, a po drugie... Stoj! Wysiadka! Rozglądać się, czy tutaj nie ma
coś w rurę. Widzę jakiś pojazd, kierunek 260, odległość 200-300 metrów. Kieruje się w stronę północno-zachodnią. Tych ludzi tutaj żyje. O, był 50 minut, 6 sekund. Jego. Jeden do randy jest. Daję cię ubezpieczamy. Wchodzimy do zniszczonego samochodu. Czy coś widzisz z góry? Nie, niewiele. Widzę ten pojazd. Pojazd? No. Nie wiem, ciężko powiedzieć, co to za pojazd. Jest jakiś, coś ma chyba na kipie. No ma chyba jakiś KM. KM albo nawet ma jakąś wyrzutnię. Widziałem go przez moment. Widziałem go na kierunek 90. Mi się chyba zbugował, bo zapierdala tak, w jednym kierunku cały czas. Pancerny, M113, czy jak to się kurwa... Pancerniak. Teraz, kierunek 280, odległość 150 metrów. Kurwa, stało. No, przykro mi, Maty, ale za długo nie pożyłeś. A ja kanapeczki z serkiem i jogurcik znalazł. Oj, nas to wojsko obderza. No, a gdzie znalazłeś? Niby w krzoku leżały? Plecak. Plecak. Miałem plecak. Medyka, ale był. No teraz to już pan masz kosty. teraz masz kosty. Tak. O, i witamy. Na granicy. Ktoś tu jest? Kurwa, co on jest? Nasi? Nasi. No jakby nie nasi, to już byśmy z czołgu dostali. Chcą czytać, co jest napisane. Aha. Warning. Border crossing. Customs. Dobra. Okej. Okay. Aha, to się zaczyna nasza misja. Dobra, no to pojedziemy na wzgórze 36. Właściwie to możemy patrol przeprowadzić pierwsze, bo się boję, że jakiś pojazd nas tam... Rozjedzie. Ja podjadę tam pod górkę tylko. Każdy to zrobił, bo to jest najwyższy obszar. O kurwa. Ale konwój. Co? Konwój? Konwój wielki w postaci mołdawskiej. Do pancerzonej czy czołgi? No na granicy. Stoją czołgi przy granicy. To ona, tak. To jest granica. Widzisz przed nimi płot? Te granice widzę. To jest właśnie to jest koniec właśnie strefy DMC, tam się Mołotie zaczyna. W tym miejscu. Ale spokojnie, oni nie mogą nas atakować, bo jesteśmy tutaj legalnie. Piękna delta rzeki. Nie, ta granica jest w ciul długo. My to chcemy wszystko na piechtę sprawdzać. Mam tu obóz. To powtórz. Mam obóz, ludzie nieuzbrojeni. Ta. Ale ich jest trochę. Ostrożnie podchodzimy do nich. To jest Besiarro, możesz od lewej strony. Ja ze Besiarrem bardziej od lewej strony ich sflankujemy. Mhm. Od tej co jesteście. Mogą wyciągnąć kałachy w każdej chwili. A jest Macia. Znaczy nie widzę, żeby byli uzbrojeni, ale... Jesteście okej? Dzień dobry panowie, ale tu cywilom nie wolno przebywać. No będziemy musieli o tym zameldować dowództwo, nie? Jak tam chłopaki, gdzie jesteście? Bo my już wchodzimy do nich. Tak, my też podchodzimy od lewej strony. O moment. Bo tu biegnie ktoś... koleś. Poleczy cię. O, wyleczy mnie. Widzisz, przyjaźń do odstawienia. Refugees from Malotia, please don't shoot us. This is our temporary camp. Co masz, to znaczy? Czy tutaj tam są? To, że są z Mołotii uchodźcami i
Tela i to jest ich tymczasowy obóz. No dobra, to jeszcze przeszukajmy tutaj jakieś... Nie ma skrzyń z bronią, czegoś takiego, nie? Bo jak dobrze, że jest ten obóz, bo sam zacząłem wątpić, czy nie mam z widów, tak? No tutaj tego mutanta się tutaj nie ukrył? No ciekawe. Ejcie. Stupid on scum. Eat you and scum. Uwaga! Fyszał! Zdjęty go z bronią. Jeden był w obozie, tak? Tak, goś wyjął broń. Macie się obrzeże obozu, żeby was kurwa nie otoczyli. Ale to zabiliście kogoś? Tak, tu jest. No leży, widzę. Cywil. Wiem, jak wyjmował broń, więc to zareagowałem. I go zjąłeś, tak? Tak, z automatu, więc... Będę miał granaty i magazynki. Kajmy w pistolet samopowtarzalny, brownik HP. Brownik HP miał łatek. A oni mnie leczą! Oni mnie ubóstwiają. Ubóstwiają się. Kurwa. To mieliśmy w takim razie jednego wroga w tym obozie, przynajmniej na razie. Aha. Koleś wyjął. Wiecie co? No. Co? Obraz mi chodzi. To jakby moja postać była naciepana. Pikawa. Ściknęli małe co wiekło. I pikawa mi lata jak mała. Może to kurde serio. Przeszukajcie tych ludzi, czy mają jeszcze jakieś drony. Przeszukajcie ich. Słuchajcie, prewencyjnie możemy ich skuć fajna. Skuć żeby nam tutaj. O. Już dobra, kuci wszystkich. Ej, zobaczycie to. Ej. Zobaczcie to, bo efekt... Oła! Oni nas leczą, my ich kujemy. No część spierdzieliła na kierunek 300. Te gości pobiegło sobie. Spierdzieliła? Co? Ale są, widzisz ich jeszcze? Dobra, to jest czysty, wyczyściłem go z medykamentów. Ludziska... Ekran mi stoi. Znaczy, latami. Nie ma tego ma fazę. Oni tutaj muszą coś palić w tych beczkach. Kurwa, oni coś tutaj palą w tych beczkach, dlatego ma fazę. Ja pierdzielę, ej, na nagraniu to zobaczycie. Masz jak tam się ja pierdzielę. Zbychu, popatrzcie na mnie. Widzę. Dobra, biegniemy. Dobra, biegniecie, kierunek 310. Dobra. Oni spierdzielili w kierunku granicy. 310? Tak, 310. Uważajcie na te beczki, bo oni tam mogą jakieś zioło wypalać. No bo ja cały czas jestem pod wpływem. Biegnę na czy, wiesz, jeszcze najgorsze jest to, że słyszę jak mi pikawa napierdziała cały czas. Widzisz tych cywilów? Tak, widzę kierunek 310 granicy. Dość daleko musicie przebiec, żeby ich patrzeć. Wyjdzej. Mam fazę. Jezus, naćpali mnie. Oni mi coś dali. Znaczy, nie jesteś w stanie dołączyć? Trzeba ich aresztować. Dobra, biegniemy do nich. Czekaj, to nie jest pole minowe, kurwa, na czym my jesteśmy? Kurwa, to jest pole minowe. Dobra, wycofaj się. Ogólnie widzę, że mi się coś spierdzieliło z Ace'em. Tą drogą, w której przyszedłeś. Spróbuj mnie wyleczyć, zobacz, czy coś mnie nie jest. Zobaczcie, wycofujemy się, nie gonimy tych gości, bo to jest pole minowe. Pierdolę. Od tych śladach idę. Cały? Lewa strona. Cały. I wozy. Wozy ruszają. O kurwa! Kurwa! Ja pierdolę! Co to za dziwne? Uciekamy stąd! Pierdolamy, powrotem do obozu, szybko! Pierdolę te... Kierunek 140 mniej więcej. Ja wiem do kogo ten. Ale faza... Ale wypadę widać. O, jest więcej tych pick-upów. Jest ich chyba z 4. Chyba są walki między... Tańczykami i... Krytku... naszej strony. Jaki ty masz długi nos. To z naszej strony strzela. Jako, że Bimat jest naćpany, a jestem drugi stopniem, to proponował mi się wycofać.
Ale masz sobie dwie decyzje. Ja jestem pierwszy. Widzimy, jak... Dlatego mówię, że jestem drugi i proponuję. Nieokreślone jednostki siebie nawzajem atakują. Co robimy, Mate, w tej sytuacji? No z naćpanym Bimatem ciężko walczyć. Że mówiąc, to nie nasz interesk, Mate. No właśnie. Jesteście już normalni. I nie wracamy, nie ruszamy na nich, tak? Sprintem. Wracamy do bazy. Bo się nie rozpierdzielmy, jakiś kamień. O Jezus, ma to sprowadzić. Cały, z KMA. Koła się mogę z nich. Kurwa, chyba koła rozpierdzielmy. Kurwa, na jakiś kamień, na jakiś korzeń najechali. Nie mamy koła. Dobra, zadać. No, a koło założyć. Kto umie koła zakładać? Ja już. A ja idę zobaczyć, jak zrobić zdjęcie w OBS-ie. No, prawe koło o korzeń rozpieprzyliśmy, Mates. Jest koło zapasowe w tym samochodzie? Czy nie ma? Które to koło? A jest. No, jest. Tutaj jest przodu. Najechaliśmy na korzeń taki wielki. Korzeń. To jest mieć taką strefę, żeby się ta nie lubiące się państwa ścierały ze sobą. Ale jakie zioło mają. Ej, zrobiliśmy 7 gości. Tak. 7 tam było przy tym mutancie.